Witam serdecznie. Dzisiejszy poradnik o ZBrushu poświęcę w całości narzędziu ZModeler. ZModeler to taki rodzaj pędzla, który umożliwia modelowanie poligonalne znane z innych programów do grafiki 3D. A zatem zapraszam do oglądania dalszej części poradnika. Modelowanie przy użyciu ZModelera najprościej jest rozpocząć od obiektów prymitywnych, takich jak kub, sześcian itd. Wtedy bowiem mamy możliwość panowania nad siatką mesha i możemy wykonywać operacje bezpośrednio na poligonach, krawędziach i wierzchołkach. Jak widzimy, gdy najadę na poligon, wyświetlają mi się dwie linie. Linia czerwona to jest linia wypadkowej kierunku normalnych. Linia ta jest prostopadła do podstawy poligonu. Linia pomarańczowa, zmieniająca się dynamicznie, wskazuje nam kierunek przyszłych operacji, które możemy wykonać. A żeby zrozumieć istotę rzeczy działania ZModelera, musimy poświęcić chwilę czasu, żeby zapoznać się z tak zwanym menu kontekstowym. I co z tego menu wynika? Menu kontekstowe wyświetlamy przy pomocy wciśnięcia klawisza spacja na klawiaturze lub prawego przycisku myszy. Wtedy pojawia nam się taki oto obraz. Jest to stos okien, czterech takich głównych okien, przy czym najważniejsze z punktu widzenia naszego są dwa górne okna. Okno akcji i okno poniżej celów. Tutaj pomiędzy akcją a celem zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. I powiedzmy, że w chwili obecnej mam wybrane narzędzie QuiMesh. I to narzędzie będzie oddziaływało na jeden poligon, a więc narzędzie QuiMesh, cel działania, pojedynczy poligon. I celem działania tego narzędzia QuiMesh może być jeden poligon lub opcja wyszczególniona w oknie drugim od góry, a więc grupa poligonów, poligrupa, pętla, wyspa poligonów, poligony o podstawie czworokąta, trójkąta itd., itd. Oczywiście na tej grupie poligonów możemy stosować różne akcje. Możemy używać narzędzia QuiMesh, możemy używać narzędzia Bevel, może powiem akcji Bevel, akcji Bridge, to znaczy pomostowania, akcji rozdzielania, a więc cała lista dostępnych akcji jest pomieszczona w górnym oknie. I tą zależność musimy dokładnie zrozumieć. Okna poniżej, a więc trzecie okno od góry, to jest tak zwane okno opcji i najniżej okno modyfikatorów, ale o tym na ten czas nie będę mówił, ponieważ to wykracza poza ramy dzisiejszego poradnika. A teraz czas na praktyczny przykład użycia pędzla ZModeler. Tutaj najeżdżam na poligon i stosuję metodę click and drag, a więc kliknij, przeciągnij, puść. I jak widzimy, poligon został wytłoczony. To, co zostało wytłoczone, program zapamiętał. I gdy kliknę tylko jeden raz w kolejny poligon, ta operacja zostanie skopiowana. Jak widać, narzędzie QuiMesh pozwala wyciągać poligony pod różnym kątem. Oczywiście wtedy trzeba odpowiednio manewrować myszą, żeby taki kąt uzyskać. O, właśnie w ten sposób. Teraz jeszcze wyciągam kolejny poligon
i powiedzmy za moment, jeżeli ten poligon wtłoczę do wewnątrz, on zniknie, a więc wracam do stanu poprzedniego i powiedzmy zostało teraz tylko to górne lewe ramię. Ctrl Z, wracam do punktu wyjścia. Teraz, najeżdżając na poligon z Altem, mam możliwość wyboru nowych poligrup. I te podświetlone na biało poligony to są nowe poligrupy i na nich mogę stosować działania. Quimesh, a więc akcja Quimesh. Teraz wybrałem sobie inny cel, już nie pojedynczy poligon, a pętla poligonów. I widzimy, że strzałka pomarańczowa, która się zmienia dynamicznie, wskazuje nam kierunek tworzenia tak zwanych polilupów. O, właśnie w ten sposób. Chyba proste i zrozumiałe. Teraz wybiorę sobie narzędzie Insert, a więc wstaw jakąś twarz i wybrałem narzędzie polilupa. I twarze mi wstawia zgodnie z polilupami. Gdy zmienię sobie modyfikator na region, no to nowe twarze wstawiane są w postaci regionu. A więc o wszystkim decyduje rodzaj akcji i celu i ten związek, jaki zachodzi pomiędzy jednym i drugim. Teraz przykładowo wstawiam sobie lupy, wykonując operację na krawędzi. W ten sposób tnę siatkę. Wstawiony lup mogę usunąć, najeżdżając na krawędź z jednocześnie wciśniętym przyciskiem Alt. Wtedy Edge Loop znika. Teraz wybrałem sobie inne polecenie do krawędzi, tak zwane fazowanie, bevel, no i wykonuję to działanie. Teraz przesunięcie krawędzi, a więc można całe krawędzie gdzieś tam przemieszczać i tworzyć jakieś wymyślne kształty. Teraz może przejdę do wierzchołka. Do wierzchołka została przypisana akcja Move. Pociągając za jeden, mogę te wierzchołki przemieszczać. Teraz zmienię sobie akcję na Split. No i zobaczymy, co się stanie. Akcja Split będzie oddziaływała zgodnie z wyznaczonym celem na jeden punkt i utworzy mi się taki oto okrąg. Z takiego okręgu będę mógł wyciąć otwór. Wtedy wystarczy wykonać działanie na poligonie, wtłoczyć ten poligon do samego końca i taki otwór zostanie wykonany lub po prostu zaznaczyć nową poligrupę i w całości ją wtłoczyć do wewnątrz. Jak widać, te operacje przy użyciu Quimesha są naprawdę proste. A teraz może podsumujmy to wszystko, co żeśmy się nauczyli z niniejszego poradnika. W chwili obecnej przedstawiam modelowanie jakiegoś obiektu wirowego. Oczywiście wykorzystuję tu wiedzę, którą Wam przekazałem. Teraz na przykład zaznaczam z Altem poligony, tworzę nową poligrupę i tą poligrupę w całości wytłaczę. Wykonuję operację teraz już na polilupach, bo taki cel sobie obrałem. Fazuję krawędzie, a więc zmiana akcji w odniesieniu do krawędzi i wyznaczenie sobie nowego celu Edge Loop. Jak widać, gdy już załapiemy i zrozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi, to modelowanie przestaje być jakieś bardzo skomplikowane. Staje się naprawdę przyjazne. Zresztą ZModeler i na przykład ten moduł do edycji poligonów Quimesh, a więc akcja Quimesh, jest akcją bardzo inteligentną, można powiedzieć. Po prostu nieraz ona za nas myśli, chociaż nie do końca. Warto jednak nad wszystkim samemu panować.
Jak widzicie, doszedłem już do jakiejś detalizacji mojego obiektu. Mogę się przełączyć pomiędzy trybem dynamicznym a takim trybem standardowym wyświetlania. Teraz mogę sobie na przykład wykonywać operacje na krawędziach, oczywiście wybierając stosowną akcję i oznaczając cel, i w miejscach wybranych wyostrzam krawędzie. A teraz już na koniec wyciągam sobie takie elementy, powiedzmy, na górze obiektu. A i co powiem na koniec? Praktycznie to wszystko w tym temacie. Chyba najbardziej istotną wiedzę podstawową odnośnie Z-Modelera przekazałem. A teraz już kończę. No i oczywiście tradycyjnie zapraszam do oglądania moich kolejnych poradników, a niebawem takie się ukażą. Zresztą, jak powiedziałem wcześniej, ZBrush bardzo mi się podoba jako program, no i chciałbym się go uczyć razem z Wami.